Raczej to ja oczekuję, że świat będzie szanował mnie za to, jak wyglądam, a nie wytykał mi, że mam coś w sobie zmienić. To jest toksyczne dla mnie. I tak dużo się mówi w tym świecie dzisiejszym o różnorodności i tak dalej, a tak naprawdę świat zmierza do tego, żeby wszystko było identyczne. Witajcie moi drodzy w dzisiejszym odcinku. Opowiem wam dzisiaj o mojej takiej pasji, ostatnio nowonarodzonej pasji w moim życiu. A mianowicie, ja nigdy nic w życiu tak naprawdę nie kolekcjonowałam. Wiem, że ludzie zbierają jakieś kapselki, magnesy, whatever. Ja nigdy nie przywiązywałam do... ja nigdy nie przywiązywałam wagi, żeby coś zbierać. Natomiast w ostatnim czasie zauważyłam, że jakoś naturalnie przyszło mi to, taka pasja do tego i faktycznie zauważyłam, że ja jednak jestem kolekcjonerką. Dobra, powiem wam. A więc, ostatnio kolekcjonuję wyprane rzeczy do prasowania. Witam na moim kanale, nazywam się Tereska i dziś wyprasujecie ze mną tester te ciuchów. Słuchajcie, to są 3 prania i... to stało tu chyba jakiś miesiąc. Znaczy zbierało się. Więc ja naprawdę, na przykład ja nie mam już w czym chodzić. I to jest właśnie ten moment, gdzie ja muszę już to zrobić. W dzisiejszym odcinku sobie pogadamy sobie o naturalności. Gdyż ja uważam się za osobę... Uważam, że jestem po prostu naturalną kobietą. Ej, jak to powiedzieć, żeby to brzmiało normalnie. Po prostu, pogadamy dzisiaj o naturalności, o tym, czy sobie coś robiłam z urodą. Wiecie, chodzi stricte o takie urodowe rzeczy. Ej, sorry, ja mam dzisiaj mega dziwny dzień. Tak dziwnego dnia dawno nie miałam. I szczerze, mam już podziurki w nosie tych upałów. Ja chcę już jesień. I mnie to nie interesuje, co wy teraz powiecie. Ja chcę już, żeby było chłodniej, bo ja mam tego dosyć. Dobra, deska. Skoro mamy tutaj rozmawiać o naturalności, to muszę tylko zrobić jedną małą popraweczkę. Dajcie mi sekundkę. No hej. Zmyłam makijaż. To jest moja prawdziwa twarz. A to, moi drodzy, nie jest nic groźnego, nie bójcie się, jest to po prostu LuxVox, wokaliści wiedzą, o co chodzi. Natomiast ma bardzo użyteczną drugą funkcję, a mianowicie... Dobrze, moi drodzy, zaczynajmy. I w ogóle, jeżeli ktoś z was teraz mnie ogląda, a też ma stertę ciuchów, które czekają na wyprasowanie, no to come on! Dołączajcie do mnie, bierzcie swoje sterty ciuchów i prasujemy razem. Let's go! Słuchajcie, chciałam nagrać taki odcinek, dlatego że bardzo źle się ostatnio dzieje tutaj na naszym świecie, na naszym globusie i po prostu uznałam, że ja tutaj muszę zabrać swój głos, bo się czuję troszeczkę nie fair. Kiedy osoby, które robią sobie dużo zabiegów różnych takich urodowych i tak dalej, do których ja nie mam absolutnie nic. Niech sobie każdy robi co chce ze swoim ciałem i tak dalej. Rób to co chce, tak? Natomiast kiedy sobie już robicie te wszystkie zabiegi, powiększacie sobie usta, powiększacie sobie whatever, nie mówcie, że wy jesteście naturalni. Bo właśnie ogląda was osoba na przykład, która jest naturalna. I w takim razie, skoro wy jesteście naturalne, czy naturalni, to jakie są te osoby, które faktycznie są naturalne? To w jakich kategoriach one się mieszczą? Bo to jest tak duży dysonans dla mnie i bardzo mi się to nie podoba. Bardzo mi się to nie podoba. A dlaczego? Dlaczego? Ja już wam wszystko wytłumaczę. Dlaczego? Sama byłam kiedyś nastolatką. Wow, szok. I wiem, jak działał mój jakby mózg wtedy. I wiem, jak wpatrzona byłam w youtuberki, vlogerki, blogerki, instagramerki. Jak traktowałam je jak autorytet, po prostu. Cokolwiek nie powiedziały, to ja nie miałam powodów, żeby im nie wierzyć i żeby im nie ufać. Jak dana youtuberka coś mówiła, to ja po prostu w to wierzyłam. I ja dopiero teraz, po latach, jako osoba dorosła, to ja widzę, że to było na przykład ustawione albo podkoloryzowane i nie do końca to była prawda. No i to jest strasznie nie fair wobec tych młodych ludzi, dziewczyn, które uwierzą we wszystko, co powie im ich idol czy idolka z internetu. No dobra, w każdym razie po prostu nie mówcie, że jesteście naturalni, jak nie jesteście naturalni, to dla mnie po prostu proste. Może tyle o innych, już się troszkę wypowiedziałam. Teraz po prostu pogadajmy sobie o tym i dlaczego ja się czuję totalnie naturalną na przykład osobą, że mogę o sobie powiedzieć, że jestem naturalna, no nie? Dobrze, kochani, więc punkt pierwszy. Nigdy nie pofarbowałam włosów. Nigdy ich nie rozjaśniłam. Nigdy ich nie...
nie pofarbowałam na jakiś inny kolor, czy nawet na ten sam kolor. Więc to jest mój naturalny kolor włosów. Z takimi włosami się urodziłam. Jedyne, co robiłam z włosami, to je ścinałam na różnorakie fryzury. No, także to jest mój naturalny kolor i długo, długo jeszcze nie zamierzam nic z nim robić. Dopiero jak mi zaczną siwieć włosy, jak będę mieć jakieś siwe włochale, to wtedy się zacznę farbować. A dopóki nie muszę tego robić, to po prostu cieszę się z włosów, jakie mam i tyle. Kolejny punkt mojej naturalności jest taki, że nie mam przekutych uszu, nie mam żadnego kolczyka nigdzie, ale miałam kiedyś przekute uszy. Mam tutaj bliznę? Może to w sumie można nazwać blizną. No bo w podstawówce bardzo chciałam mieć kolczyki i poszłam z mamą do kosmetyczki na wakacjach i ona mi to zrobiła pistoletem. I mi te dziurki bardzo ropiały, okropnie, i miałam z tym problem duży. Ale dla mnie, jakby ja myślałam, że to jest normalne i tak każdy ma. Natomiast no, ponosiłam sobie te kolczyki, ponosiłam i jakiś czas później, już nie wiem, czy w gimnazjum jeszcze miałam kolczyki. Wątpię szczerze. Wydaje mi się, że to była właśnie tylko ta podstawówka, tam nie wiem, z rok, no nie wiem nawet czy rok, nie wiem, bardzo krótko nosiłam te kolczyki. Przestałam je nosić i mi dziurki po prostu totalnie zarosły. I teraz mam tylko takie, wiecie, no ślad, że tu kiedyś coś było i ja to tak czuję w palcach, że tam jest coś. I ja na przykład teraz bardzo mam duże rozkminy, czy sobie nie przekuć uszu jeszcze raz, tylko teraz porządnie igłą, bo jakiegoś piercera najlepiej. I mam takie rozkminy, szczerze, bo zauważyłam, że często kolczyki potrafią zrobić mega look. Że same kolczyki, po prostu jest fajny outfit i nagle dodasz kolczyki i jest po prostu mega look. I fajnie kolczyki tak potrafią ozdobić też twarz. Więc jest rzecz, nad którą gdzieś tam myślę, czy sobie by tego nie zrobić, jednak nie wrócić do kolczyków. Ale szczerze powiedziawszy, ja bardzo lubię nie mieć dodatkowych problemów. Ja bardzo lubię nie mieć dodatkowych rzeczy, o których muszę myśleć. I ja sobie raczej w życiu staram się ograniczać sobie rzeczy, o których muszę myśleć, pamiętać i dbać, aniżeli dodawać sobie. I na razie jestem w tej kwestii taka 50-50, że jest totalnie 50-50, 50 na 50, żeby to zrobić i żeby tego nie zrobić. Więc jestem totalnie w środku i właśnie tak jak mówię, ciągle się waham tylko. Ale finalnie wygrywa to, że nie robię sobie tych kolczyków. Dobrze, kochani, punkt trzeci to paznokcie. Miałam raz w życiu zrobione paznokcie hybrydowe? To się nazywa? Mam nadzieję, że ja dobrze mówię. Na ślub sobie zrobiłam paznokcie, chciałam mieć chociaż właśnie raz w życiu ładne takie zrobione paznokcie, żeby mi tak wysmukliły dłoń, bo chodzi mi o to, że będą robić nam zdjęcia dłoni, no pod obrączką, i stwierdziłam, że kurczę, no fajnie by byłoby mieć chociaż tych zdjęć z tą obrączką, że wiecie, ładne te paznokcie, no i faktycznie sobie zrobiłam wtedy te paznokcie hybrydowe. Ale aż mnie ciarki przychodzą już na samą myśl o tym, jak potem miałam już ściągnięte te hybrydy z paznokci. I jak te paznokcie były cienkie i jak te paznokcie były łamliwe. Ja się bałam cokolwiek po prostu złapać, chwycić, udrapać czy coś. To nie jest na moje nerwy. I ja naprawdę, przez to, że ja nie mam doświadczenia z tym, to ja tylko po tym jednym doświadczeniu sobie myślę, jak te kobiety, które robią te paznokcie, jak wy to robią? W sensie wy macie takie cienkie te paznokcie cały czas i tylko jakby odnawiacie sobie te hybrydy i malujecie i to jest cały czas na tym takim paznokciu, który faruje po prostu na wietrze. Ja podziwiam, naprawdę, bo ja zrobiłam to raz i mnie ciarki przechodzą, jak sobie przypomnę właśnie te paznokcie, jak są takie. Nie wiem, o matko, aż mi w żołądku zabolało, naprawdę. Naprawdę jestem chyba taka bardzo wrażliwa na tym punkcie, że wiecie, żeby mi się coś złamał paznokieć czy coś, jestem strasznie przewrażliwiona. I to akurat z tymi paznokciami to było dla mnie straszne, więc nigdy tego nie powtórzę. Nigdy sobie nie zrobię paznokci. Ja to jakby z ręką na sercu wam mówię, nie zrobię sobie paznokci. Bo nie wyobrażam sobie znowu mieć te takie cienkie, takie lekkie, słabe, takie paznokcie. Po prostu nie, nie wiem, masakra, straszne. Ale podziwiam dziewczyny, które to robicie, za odwagę. Naprawdę, szacun, bo mnie to przerasta. Zadbane paznokcie nie oznacza pomalowane paznokcie i zrobione paznokcie. Nie mam nic przeciwko modzie i przeciwko temu, że właśnie teraz dużo dziewczyn sobie właśnie robi te paznokcie. Absolutnie nie, ja lubię patrzeć na te paznokcie.
lubię podziwiać, jak inne dziewczyny mają pomalowane, no to jest super, to jest piękne i to jest też kobiece i to jest superanckie, naprawdę, super. Tylko po prostu ja na przykład osobiście w ogóle nie widzę przestrzeni w swoim życiu, żebym miała coś takiego robić i jeszcze o tym myśleć, więc ja po prostu lubię sobie tak naturalnie, no właśnie naturalnie. I dlatego mam prawo mówić, że jestem naturalna. Dobra, teraz przejdziemy do tych takich mocniejszych rzeczy. Nigdy w życiu nie miałam nic powiększonego. Żadnego wstrzykiwania w ogóle nie miałam, żadnego, żeby coś mi tutaj coś wstrzykiwał, żaden jakiś nawet kwas hialuronowy, nic z tych rzeczy, nigdzie, no po prostu nigdzie, no kropka. No i też zaznaczam, że nie mam nic do osób, które to robią, tylko po prostu ja tutaj cały czas podkreślam, nie mówcie, że jesteście naturalni. Nie nazywajcie siebie naturalnymi, kiedy nie jesteście naturalni. Ja tylko o to mi chodzi po prostu. Ja wiem, że ja pewnie i tak nie zmienię tutaj nikogo. Bardziej zależy mi, żeby trafić do tych młodych osób, które może wierzą w to wszystko, co te osoby mówią. I to dlatego, że nigdy bym nie pomyślała o tym, że zmarszczki to jest coś złego, gdyby internet, media, gazety, ludzie nie powiedzieli o tym, że to jest coś złego. Ale tak myślę, no nie? Że to jest wszystko się wzięło stąd, że ktoś po prostu zaczął to narzucać. Marketing, wiecie, to wszystkie te firmy urodowe i tak dalej, no to wszystko jest... Patrzcie, mam małą... Okej, na przykładzie swoim. Nigdy bym nie pomyślała, że mam małą górną wargę. Pomyślałabym, że po prostu mam takie usta. Znaczy, nawet bym pewnie o nich nie pomyślała. Mam usta. Po prostu mam usta. Mam dolną wargę i górną wargę. Natomiast pomyślenie o tym, że mam małą górną wargę, już wynika z tego, że moda, trendy, Kardashianki narzucają jakiś właśnie, jak to się mówi? Styl. Narzucają pewne standardy i porównując się do innych, możemy stwierdzić, że mam małą wargę. Jestem Tereską, taką jaką mnie tu widzicie, właśnie dlatego, że taka jestem, że mam takie usta, mam takie oczy, taki nos, taką twarz, takie policzki, takie włosy, takie czoło, takie ręce, taki głos. Gdybym po prostu miała się dostosowywać do innych, to zatraciłabym po prostu tą swoją, tą siebie. I ja chcę być sobą. Chcę być autentyczną sobą. Nie muszę tej Tereski jakby zmieniać i podporządkowywać do jakichś tam standardów. Raczej to ja oczekuję, że świat będzie szanował mnie za to, jak wyglądam, a nie wytykał mi, że mam coś w sobie zmienić. To jest toksyczne dla mnie. I tak dużo się mówi w tym świecie dzisiejszym o różnorodności i tak dalej, a tak naprawdę świat zmierza do tego, żeby wszystko było identyczne i niczym się od siebie nie różniło. To jest taka moja osobista znowu refleksja. Dobra, łyczek kawki, bo teraz będzie najmocniejsze. Natomiast, tutaj Was zaskoczę, bo to, co powiem teraz na końcu, mówię Wam otwarcie tutaj, że to jest mój kompleks, z którym na pewno kiedyś coś zrobię. Ale równocześnie nie zaingeruje on w moją naturalność. Są to zęby. I teraz o co chodzi? Ja mam po prostu bardzo krzywe zęby. To jest mój kompleks od dziecka. Mój krzywy ząb. Przepraszam, że jak się uśmiecham z zębami, to często on tak wystaje tutaj. Jest tak za bardzo do przodu wychylony. Przez co? Drugi ząb zaraz z boku się tak schował do środka, że go czasami nie widać i wygląda, jakbym nie miała zęba. Więc to jest po prostu kwestia krzywych zębów, które krzywo wyrosły, bo mam po prostu małą szczękę, tak mi dentysta powiedział, i przez to, też przez to, że mam małą szczękę, zęby nie miały gdzie się tak jakby umieścić, żeby były równe, więc się tak po prostu cisnęły. No nie wiem, ja to tak pamiętam, że mi to dentysta mówił. I że kiedyś po prostu warto wyrównać te zęby, żeby... No dla komfortu, nie? To nawet dentysta w ogóle mi doradził, że powinnam wyrównać sobie kiedyś te zęby. To było zalecenie dentysty. Po prostu przewiduję w przyszłości, że będę mieć aparat na zęby, więc teraz powiedzcie mi, czy w rankingu naturalności
Dałam sobie radę. Finalnie uważam, że niech każdy robi sobie co tam chce, ale po prostu niech obie strony szanują siebie nawzajem i niech ta strona, która nie jest naturalna, nie mówi, że jest naturalna. Kropka, bo w sumie naturalne osoby nie mówią, że nie są naturalne, raczej właśnie mówią, że... Ale patrzcie, w ogóle takie to jest ciekawe, że te osoby, które coś tam sobie robią, często jest im wstyd się do tego przyznać. No ale dlaczego, skoro decydujesz się na jakąś zmianę w sobie, to czemu nie będziesz się tym cieszył i chwalił i w ogóle, bo no skoro to jest w zgodzie z tobą, to raczej z pewnością siebie ja bym o tym mówiła po prostu. No tak, zrobiłam sobie i się z tego cieszę, nie? A nie na siłę mówić, że... Patrzcie, dalej te osoby mają gdzieś w głowie, że ta naturalność to jest coś takiego lepszego? Kurczę, nie wiem jakiego słowa użyć. To jest coś takiego, wiecie, bardziej pożądanego, ta naturalność, tak? Po prostu szanujmy nawzajem siebie, nie musimy tego opierać, ale możemy to szanować i nie kłamać po prostu. Nie kłamać. I byłoby wszystko fajnie. Jeszcze zapomniałam, słuchajcie, dodać o makijażu, bo wiecie, na początku filmu byłam w makijażu i potem powiedziałam, skoro mamy rozmawiać o naturalności, to właśnie trzeba zmienić jedną rzecz i zmyłam makijaż. Uważam, w byciu naturalnym chodzi o to, w kwestii makijażu, że nie masz takiego przymusu, że ty zawsze i wszędzie musisz chodzić z makijażem. Jeżeli masz ten luz, że wychodzisz sobie gdzieś bez makijażu, ja na przykład lubię się pomalować. Lubię się pomalować, lubię się malować, lubię jak moja twarz wygląda z makijażem, bo mam trądzik. W makijażu nie widać mojego trądziku. A trądzik to nie jest nic ładnego, tak? I nie każdy... Czy ktoś kiedyś powiedział, ale ja kocham swój trądzik, jaki on jest ładny? No nie. Nie słyszałam jeszcze takiej osoby, nie wiedziałam, a nawet jakbym usłyszała, to bym się troszkę dziwnie spojrzała na tą osobę, bo... Serio? I ja na przykład lubię się pomalować. No bo wtedy w końcu moja twarz wygląda tak, jak mogłaby wyglądać bez trądziku. I ja bardzo chciałabym nie mieć trądziku. Uważam, że bycie naturalną nie wyklucza się z tym, żeby malować się. Poza tym można robić taki makijaż właśnie też naturalny. Nie zawsze to musi być, wiecie, wymalowane usta, wymalowana kreska i wszystko takie full. Aczkolwiek ja na przykład dawno się tak nie malowałam, ale ja lubię na przykład sobie pomalować kreskę czy usta. Nie ma to dla mnie w ogóle żadnego związku z tematem. Bo makijaż to jest coś, co nakładamy i zmywamy, więc absolutnie to w ogóle nie jest żaden argument, że jak jesteś naturalna, to się nie maluj. No nie. Nope. Nie przekonacie mnie w tym aspekcie. Dobra. Słuchajcie, bo ja mam całą stertę ciuchów. Bardzo wolno mi to idzie, jak to do was gadam. Więc to już by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Powiedziałam wszystkie punkty i mam nadzieję, że wy też prasujecie, że nie jestem tu sama. I teraz po prostu ciśniemy dalej i pozbędziemy się tej sterty ciuchów, moi drodzy. Pozbędziemy się! To jest ten moment. Włączamy sobie teraz jakąś turbo fajną kozacką muzyczkę i lecimy z tematem. No, dobra. Dajcie znać, co myślicie w ogóle o tym filmie, czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie, jakie macie podejście do właśnie bycia naturalną. Jestem mega ciekawa, jak zwykle. I co? Kawka! Dobra, widzimy się w następnym filmie, pa!